Myszek nie wiedział, co to głup. Zesłał pan śledzia w głębie wód. Hej ho, hej ho, wybierają. Oglądać, jeszcze pisać to, co oni odpowiadali do gazetki szkolnej. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku GIM2 TV Śledzi. Witamy również. Od kiedy grać na gitarach? Gram na gitarach od 3 lat. A czy długo się uczyliście? No, uczyliśmy się tak. A tak właśnie, pod jakim względem? Długo. Czy w sensie, tak... długo się uczą to 3 lata, to tak średnio. Tak, ciężko powiedzieć. Sami się nauczyliście grać, czy chodziliście na jakieś zajęcia dodatkowe? Chodziliśmy na zajęcia dodatkowe. No i lekcje wyglądają w ten sposób, że przychodzimy i gramy to, na co mieliśmy się nauczyć na lekcje. I później pan nas się pyta, z czego chcemy się nauczyć. No i, później się uczymy tego, co chcemy się po prostu nauczyć zagrać. A kto jest najlepszym gitarzystą według was? Jimi Hendrix. A według mnie jest Katie Richards. Jaki jest wasz ulubiony zespół lub wokalista? Moim ulubionym zespołem jest The Rolling Stones, a ulubionym wokalistą Jimi Hendrix. No i również gitarzystą i wokalistą Jimi Hendrix. Czy coś w graniu na gitarze sprawia wam problem? Głównie solówki. No solówki sprawiają problem. A zawsze gracie jako duet? Tak, zawsze. Gracie jeszcze na jakichś instrumentach? Mieliśmy 6 lat, graliśmy na keyboardzie. I później przez 2 lata na fortepianie. Lubicie śpiewać? Tak. A sami się zgłosiliście do musicalu, czy pani was wybrała? Sami się. Znaczy, chcieliśmy zagrać. I pani nam tylko powiedziała, że mamy Stairway to Heaven zagrać. No i się zgłosiliśmy i graliśmy. My chcieliśmy. Czy kiedyś występowaliście już na scenie? Pierwszy występ mieliśmy 3 lata w szkole muzycznej Yamaha. No tak jakbyśmy mali, to graliśmy na tamburynie i na trójkącie na naszym pierwszym występie i na flecie. No graliśmy na flecie, gdzie mieliśmy 3 lata? Aha, nie, to jak mieliśmy 6 lat. Sami się zgłosiliście do musicalu? Tak. Tak, chcieliśmy bardzo zagrać. Pragnęliśmy bardzo tego. Żeby zagrać w musicalu. To było nasze najszybsze marzenie. Jak przebiegały próby? No była miła atmosfera ogólnie. Poznaliśmy dużo bardzo fajnych osób. Bardzo miło było i przyjemnie. Czy było warto i czy wzięlibyście udział jeszcze raz w takim wydarzeniu? Oczywiście było bardzo warto. Na pewno jeszcze raz wzięlibyśmy w tym udział. Czy mieliście przez to jakieś zaległości lekcje? Nie. No nie mieliśmy nigdy zaległości lekcji. Opowiedzcie nam coś z próby. Dalej. Próby zawsze było wesoło, wygłupialiśmy się, nie. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, poznawaliśmy różne osoby i jakoś tak minęło. Szybko to minęło. Który uczeń z naszej szkoły według was też dobrze gra na gitarze? Filip Klimek. On nie brał udziału w musicalu? W musicalu, ale słyszę, parę razy gra, naprawdę gra bardzo dobrze. To tak trochę głupio będzie. Jak on ktoś nie słucha, nie ma aktora na nazwisko. Ten już z drugimi głosami. Bo tak trochę głupio będzie. A z której klasy? Trzeciej A? A no chyba ten, no. Ja to wiem, o kogo chodzi, ale nie wiem. Trudno było wystąpić przed publicznością? Nie, przyzwyczailiśmy się do występów przed publicznością. Gdzie występowaliście przed tak dużą publicznością? W tamtym roku, w ubiegłym roku szkolnym, byliśmy na konkursie piosenki patriotycznej. To była gala rodzenia na Krót we Wrocławiu. I również byliśmy młodzi, graliśmy na różnych przeglądach piosenek. Występowaliście w telewizji? W ubiegłym roku byliśmy w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernika i tam mieliśmy wywiad z panią o TVN24. Która pracuje w TVN24. I rok temu także na konkursie piosenki patriotycznej mieliśmy wywiad z panem, który pracuje w TVP Wrocław.
Na jaki temat? No, o czym śpiewamy? I czy lubimy piosenki patriotyczne? I czy lubimy śpiewać? Lubicie piosenki patriotyczne? Niektóre tak. Lubimy, niektóre nie. Dziękujemy za wywiad. Dziękujemy. Ty się witałaś! Bolu! Ty się witałaś, mówię. Cicho! W wywiadzie. A siedzi? Od kiedy grałeś na gitarę? I zawsze tak od tego siedzi, uśmiecha się i podatkuje.